Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam z samego rana, może nie z samego rana, bo jest godzina po ósmej. Chociaż ja wstałam zdecydowanie wcześniej, już się wykąpałam, już się, wiecie, przyszykowałam. Chociaż może i tak nie do końca, ale za chwilę się za to zabiorę. No w każdym razie biorę się za gotowanie jajek i dzisiaj będzie pasta jajeczna. Jakoś tak mam chęć, wyjęłam sobie bułkę. Tutaj mam majonez, zaraz sobie przyniosę szczypiorek. Swój, tak, swój mam szczypiorek i zrobię sobie taką rzeczywiście fajną, wypasioną pastę jajeczną. Dawno nie jadłam i naprawdę mam chęć. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. No dawno się do Was nie odzywam, ale powiem Wam, że tak się nie mogę jeszcze ogarnąć, więc no musicie mi po prostu wybaczyć. Postaram się poprawić. Dzisiaj mam wolne, więc nadrabiam, nadrabiam. I powiem Wam, że dzisiaj jak rano wstałam, to zapowiadała się, nawet przyszedł mi chyba nawet alert, że ma padać. Nawet było tak, wiecie, no brzydko na dworzu. Ale powiem Wam, że teraz jest tak ślicznie, tak ładnie, tak super, tak słonecznie, że no po prostu żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Chyba pojadę dzisiaj na zakupy, coś mi się tak zdaje. Pojadę na zakupy, wiecie, takie normalne spożywcze, bo jednak pustki w lodówce. Kupię sobie coś dobrego, coś pysznego, także na wieczór może obejrzę jakiś fajny film. Chociaż powiem Wam, że ostatnio wciągnęły mnie, nawet nie uwierzycie, filmy Bollywood, chyba tak to się nazywa. Ja oglądałam te filmy, jeszcze jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, i powiem Wam, że lubiłam oglądać te filmy i tak mnie wtedy wciągnęły i tak. I potem miałam oczywiście przerwę, potem weszły jakieś meksykańskie chyba telenowele, z tego co pamiętam. Potem jakieś znowu inne, potem jakieś seriale. I wiecie co, teraz ostatnio wyświetliła mi się jakaś piosenka właśnie i tak jakoś, wiecie, odsłuchałam jedną, drugą, trzecią i tak jakoś mnie po prostu to wciągnęło. Także ja teraz oglądam wszystko, co wiecie, z Bollywood. Jest kilka fajnych filmów, do których po prostu z chęcią wróciłam, natomiast no wiadomo, że nie obejrzę wszystkich, bo nie dałabym po prostu rady, ale tak, czasami jak siądę wieczorem, to sobie po prostu włączę i oglądam. I oglądam. Na Netflixie ostatnio nie ma nic, na Disney Plus też wszystko, wiecie, to co fajniejsze obejrzałam, też nie ma nic, na Prime Video też nie ma nic ciekawego. Więc został mi tylko Bollywood. Ale nie, ale powiem Wam, że fajnie czasami wrócić do takich filmów i naprawdę oglądam z miłą chęcią. Przyszedł mi SMS, także zaraz sobie przeczytam. No w każdym razie no wieczory spędzam ostatnio przy telewizorze. Ale to nie będzie tak na zawsze. Nie będzie tak na zawsze, bo planuję sobie jechać na weekend. Jak tylko będę miała wolny weekend cały, to sobie planuję jechać na wycieczkę. Przejadę się i mam nadzieję, że miło spędzę czas. No w każdym razie jak na razie to zostaje mi telewizor, bo i też przychodzę, wiecie, zmęczona i też, ale jak się już ogarnę, mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później, to na taką wycieczkę sobie pojedziemy razem. Razem. Ja lubię jeździć sama na wycieczki, więc dla mnie to nie ma problemu, chociaż wiadomo, że lepiej z kimś, nie, ale no jak nie ma wyboru, to trzeba jechać samemu. W tamtym roku chyba też jeździłam, pamiętam, nad zalew i nie narzekałam. Dobra, kochani, ja się już, no może nie pożegnam, ale na chwilę zniknę, idę na dół. Później na pewno jeszcze się z Wami przywitam. Zobaczymy się na pewno. Gorąco na dworzu, ale powiem Wam, że musiałam dzisiaj jechać na te zakupy, bo
bo no niby mogłabym jutro podjechać po pracy, ale powiem Wam, że no nie chcę, mi się wolę przyjechać prosto do domu. W każdym razie zakupy standardowo zrobione w Biedronce i w naszym sklepie. Ogólnie to były fajne promocje, także skorzystałam oczywiście. Te pieczywko tylko nie jest dla mnie. Kupiłam je po prostu dla kogoś, także bułeczki są dla kogoś, nie dla mnie. Fajna była promocja na kiełbasę śląską Andrzej Dyna Grilla, więc jak najbardziej skorzystałam z tej oferty. Chyba. Wiecie co, nie wiem jaka to była promocja, a wiem, że promocja. W każdym razie wzięłam ostatnie. Wzięłam ostatnie. Bardzo dużo osób kupowało, widziałam po prostu w wózkach. Także no opłaca się. A zresztą ta kiełbasa nie jest taka chyba zła. Nie wiem, mi smakuje. W każdym razie na grilla kupiona kiełbasa. I na grilla kupiłam również takie sosy. Akurat też była promocja 2 plus 1. Sosy czosnkowy, jakiś mają musztard. Majonezowo chyba musztardowy, nie wiem, nie kupowałam nigdy i tysiąca wysp. Kiedyś kupowaliśmy i dobry ten sos. Szampon, jeżeli chodzi o takie sprawy domowe, to płyny do podłóg, też była promocja. Mąkę wzięłam, cebulę to u nas w sklepie kupiłam, śmietanę 18, marcheweczka, pietruszka od nas ze sklepu pieczarki, mięso z Biedronki, ale z Lady i wzięłam mięso mielone i karkówkę, ale karkówka to idzie na obiad, nie na grilla. Ogórki od nas, woreczki śniadaniowe, bo nie mam. Bułka tarta, ser żółty, boczek, nawet taki większy kawałek, ale pokroję i zamrożę, bo czasami mam ochotę na carbonarę. Nie wiem, czy Wam mówiłam o wędlinie. Chyba nie. W Biedronce również wzięłam sól, bo mi się skończyła. Ser wzięła, grzech. Nie wiem, czy Wam mówiłam o mozzarelli. Też była fajna promocja. Jajka też były w fajnej promocji. Tutaj mam piwko 0%. Do filmu wypiję sobie. I tutaj mam cebulę ze szczypiorem. Także taki duży okaz. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, ile kosztowała ta cebula z tym szczypiorem, nie mam pojęcia. No w każdym razie zapłaciłam za wszystko około 200 zł, także no myślę, że... A, jeszcze kupiłam zgrzewkę soku pomarańczowego, ale już tutaj nie przynosiłam, jest w wiatrołapie. Także takie zakupy, no niby niewielkie, niby duże, no ale coś się z tego zrobi. W każdym razie, kochani, sobie zaraz to wszystko popakuję, część rzeczy zamrożę, podzielę wędlinę do lodówki, warzywa do szuflady, śmietanę też do lodówki, reszta do szafki. Troszeczkę zgłodniałam i robię sobie kanapki z tą pastą jajeczną. Rano Wam nie pokazywałam, bo po prostu no od razu wybrałam się na zakupy, także jakoś tak nie miałam głowy do tego. No w każdym razie rano zrobiłam sobie z tym takim drobnym szczypiorkiem, teraz mam z grubym i ten jest bardziej aromatyczny, bardziej taki fajny, pachnący, także no lepiej mi po prostu smakuje w tym momencie, bo to zależy też od dnia, na co mam oczywiście chęć. Także sobie tutaj zaraz skończę robić te kanapki, zjem i idę, kochani, na górę, bo chciałabym Wam coś fajnego pokazać. Coś, co kupiłam ostatnio. Nie złożyło się wcześniej. To znaczy, jedną rzecz kupiłam wcześniej, drugą troszeczkę później, ale są to dwie takie same rzeczy, ale rewelacja, naprawdę. Bardzo mi się podobają i warto na to spojrzeć, moim zdaniem. Teraz jak byłam w Action, to kupiłam sobie takie pufy. Cena za sztukę około 90 zł. Powiem Wam, że dokładnie nie pamiętam. Kupowałam ją niedawno. Tą pierwszą kupiłam troszeczkę wcześniej. Miała iść gdzie indziej, ale sobie tak pomyślałam, że fajnie będzie tutaj mi pasować przed łóżko. No i pojechałam, po prostu kupiłam
drugą. Bardzo fajne, takie barankowe w kolorze takiej brudnej bieli, akryj, coś takiego. W każdym razie, no bardziej biel chyba mi się zdaje. W każdym razie naprawdę super. Za chwileczkę sobie ją otworzę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Wiecie, już tak na gotowo. Naprawdę super. Bardzo fajne te puchy. Zresztą Faction jest naprawdę bardzo dużo fajnych i ciekawych rzeczy, niedrogich. Jeżeli chodzi o te puchy, to ja te puchy widziałam wcześniej, tylko były z takiego gładkiego materiału, natomiast teraz są takie barankowe. Chyba jest to nawet nowość. No w każdym razie myślę, że fajnie będą mi tutaj pasować do sypialni. No i tak wyglądają właśnie te pufy. Powkładam w nie różnego rodzaju poduszki, jakieś koce, jakieś, wiecie, takie rzeczy sypialniane. Te niebieskie, te granatowe, to ogólnie stoją w innym miejscu, ale myłam podłogi, więc po prostu tutaj chwilowo stoją. No, ale fajny zakup, moim zdaniem. Podobają mi się i myślę, że super tu będą pasować. Zresztą ja już o takich pufach myślałam od jakiegoś czasu. Ale tak jakoś nie mogłam się zebrać, więc jak tylko mi wpadły w oko te, to stwierdziłam, że biorę. Nie ma na co czekać tak naprawdę. Te moje włosy już naprawdę wołają pomocy, ale musiałam iść po prostu do pracy i nie udało mi się wybrać, nie udało mi się wybrać do fryzjera. Teraz będę miała wolne, więc no, pozałatwiam sobie po prostu wszystkie zaległe sprawy. Związałam sobie troszeczkę te włosy, żeby jakoś tak nie wchodziły mi w oczy. W każdym razie w pracy super, naprawdę jestem tak zadowolona, naprawdę jestem tak zadowolona, jest tak fajnie, ludzie są świetni, no po prostu, no jak na tą chwilę to jestem ogromnie zadowolona, że udało mi się zdobyć tą pracę, że poszłam do pracy. Jest ciężko, bo tak trudno mi jeszcze pogodzić tą pracę, wiecie, na zewnątrz z tą w domu, plus jeszcze wiadomo obowiązki domowe, plus YouTube, ale mam nadzieję, że z czasem jakoś to wszystko poukładam. Dzisiaj mamy dzień wolny, więc korzystam i tak sobie postanowiłam nagrać vloga. Wracając oczywiście do tych pufów, powiem Wam, że ja te pufy widziałam jakiś czas temu chyba na Instagramie i tak sobie pomyślałam, że przydałyby mi się tutaj na koce, na poduchy, na jakieś, wiecie, tak jakieś drobiazgi nawet, ale głównie właśnie na koce, na poduchy, które gdzieś tam leżą z boku i które przeszkadzają, a te pojemniki właśnie posłużą, żeby to wszystko uporządkować. I wiecie co? Dobrze, że wtedy nie kupiłam, bo wtedy był taki gładki materiał, a ten taki barankowy bardziej mi się podoba. Jest i przytulniejszy, i moim zdaniem taki, wiecie, no fajniejszy po prostu. Jeszcze tylko czeka mnie wymiana tutaj na żółty, bo chciałabym zmienić na coś jaśniejszego. Ta na żółta pójdzie po prostu do innego pokoju. Natomiast tutaj chciałam coś jaśniejszego. Jakiś czas temu kupowałam taką w Pepco, niestety za mała, za krótka. I brzydko to wygląda, więc tamta poszła chwilowo na łóżko na dół. Natomiast tutaj no, planuję zakup. Kiedy tak naprawdę to nie wiem, bo ja nie lubię kupować rzeczy, bo muszę. Musi mi się rzeczywiście coś spodobać, rzeczywiście, żebym coś kupiła. I czasami, tak jak widzicie, poduch brak. Nie trafiłam na jeszcze odpowiednie, mimo że widziałam fajne, to jednak coś tam mi w nich nie pasowało. I zrezygnowałam. Także ja czekam na coś, co po prostu wpadnie mi rzeczywiście w oko, co rzeczywiście mi się spodoba.
Także takie plany mam zakupowe. Nie wiem, kiedy to zrealizuję, bo ja też wiecie. No teraz akurat no nie mogę się jeszcze tak zgrać z tym wszystkim i wiecie, też przyjeżdżam z pracy zmęczona i też mi się czegoś tam nie chce zrobić, ale ogólnie jest super i postaram się ciągnąć tego YouTube'a. Także no na początku będzie na pewno ciężko, a później to zobaczę. Mam nadzieję, że jakoś się, wiecie, ogarnę z tym wszystkim, żeby mi to wszystko współgrało po prostu razem. I jeszcze to dodatkowa praca, też nadrabiam wolne dni, także no, w tym momencie jest troszeczkę ciężko, ale myślę, że z czasem jakoś, wiecie, wszystko ogarnę i będę dawała ze wszystkim tak naprawdę radę. No, w pracy super, naprawdę, naprawdę. Powiem Wam, że jestem tak zadowolona, tak jest fajnie. No, na tą chwilę jest po prostu super. Jakoś tak mam chęć, dużo chęci i w ogóle jest po prostu super. Śmiejemy się, wiecie, nie jest taka sztywna atmosfera. Jest naprawdę fajnie, śmiejemy się. No, po prostu jest, no, na tą chwilę. Można by powiedzieć, że rewelacyjnie. Nawet już pochwałę dostałam, także Wam się pochwalę. Oczywiście. już na drugi dzień dostałam pochwałę, także. I to tak byłam wychwalona, że. Także super. Idę, kochani, schodzę na dół. Mam nadzieję, że te pufy Wam się oczywiście podobają. Mi ogromnie, bardzo. Idę na dół, kochani, bo coś jestem głodna. Powiem Wam, że jestem coś głodna i bym coś zjadła dobrego. Na jutro idę do pracy. Muszę sobie jeszcze wieczorem przyszykować obiad, bo ja sobie zabieram obiad do pracy, bo mam przerwę. Zależy po prostu, ile się godzin pracuje. Można dłużej, można krócej. Wiecie, jak jest dłużej, no to przysługują dwie przerwy. Ale wiecie, ta druga to jest już krótsza, ale na tej głównej takiej przerwie, no to wiadomo, że trzeba coś zjeść. I ja sobie po prostu szykuję obiad, przeważnie zabieram sobie to, co gotuję, czyli na przykład jakąś zupę albo drugie danie, makaron z jakimiś warzywami albo spaghetti nawet ostatnio brałam. Jest mikrofala, można sobie odgrzać, można sobie usiąść przy stoliku, można zjeść na spokojnie i no fajnie jest. Ja jestem naprawdę zadowolona, podoba mi się i mam nadzieję, że będzie tak. Oczywiście dalej. Na pewno za jakiś czas też Wam coś opowiem na temat mojej pracy. Może co robię, może czego nie robię, no i tak o. Na tą chwilę to się dopiero wdrażam tak naprawdę i no ale fajnie jest, podoba mi się.